Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Piotr zaczął mówić do Jezusa. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: a zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj, gdy w naszym zakonie radujemy się i wielbimy Boga za to, że objawił się w życiu naszych świętych braci i sióstr, wspominamy ich, łączymy się z nimi, prosimy ich o wstawiennictwo, otrzymujemy Ewangelię, która stawia pytanie Piotrowe o sens tej drogi, na którą weszliśmy. Drogi z Jezusem. Jaki jest sens tego, że naszej rezygnacji z jakiejś formy życia, z jakichś celów, które można było sobie postawić? I co za to otrzymujemy? I odpowiedź Pana Jezusa wydaje mi się być zaskakująca w tym wymiarze, w którym Jezus wskazuje na Kościół. Mówi, co otrzymacie w zamian? Otrzymacie w zamian Kościół. Stokroć więcej braci, sióstr, matek, ojców, dzieci, dóbr także z powodu mnie i Ewangelii, skoro poszliście właśnie z tego powodu, z powodu mnie i Ewangelii, weszliście na tą drogę, otrzymacie wśród prześladowań stokroć więcej. Ale mówi, pokazuje na Kościół, pokazuje na was, co wy macie. Macie siebie wzajemnie. I można usłyszeć tą odpowiedź w jakimś sensie jako wymijającą albo zbywającą. Ale jeśli zwrócić uwagę na to, że braterstwo czy siostrzeństwo, to, że my nazywamy siebie braćmi i siostrami, jest efektem męki Jezusa Chrystusa i że dopiero po swojej śmierci i po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu, gdy Jezus ukazuje się pośród apostołów, dopiero wtedy nazywa ich braćmi. Nigdy wcześniej takich nie nazywa. Tak jakby dopiero możliwość bycia razem, możliwość bycia w komunii była owocem tego pojednania, którą przynosi Jego krzyż. On zburzył w sobie rozdzielający nas mur wrogości. To, że mam braci, to, że mam siostry, to, że ktoś jest mi matką i rodzi mnie do wiary, albo przekazuje mi życie, jest mi ojcem w Kościele, to, że sam mogę otrzymywać pewien dar płodności i rodzić ludzi do życia w Chrystusie, jest naprawdę wielkim darem i wielką łaską. I dzisiaj w to święto braci, świętych braci i sióstr zakonu kaznodziejów uzmysławiam sobie, że droga, na którą wszedłem ja i moi bracia, pośród prześladowań, wśród wszystkich prób, zmagań, jest czymś bardzo sensownym. Że Kościół jest najsensowniejszą rzeczywistością, którą daje mi Chrystus.